plany emerytalne w Polskiej Credit Union. Zainwestuj w swoją przyszłość i oszczędź na podatkach już dziś. Termin wpłat na plan emerytalny RRSP upływa 1 marca. Skorzystaj ze specjalnej oferty oszczędnościowej w Credit Union z oprocentowaniem od 2,75%. Kwalifikujące się i rejestrowane depozyty są w pełni ubezpieczone. Oferujemy także dogodne pożyczki na wpłaty do planów RRSP tylko na 3%. Skontaktuj się z działem inwestycji lub biurami naszej Credit Union. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. W związku z przypadającym w środę 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych chcielibyśmy przypomnieć postać ostatniego niezłomnego partyzanta, sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych nazywa się wyklętymi, ponieważ przez wiele lat władze komunistyczne uznawali ich za bandytów i zdrajców, tropiły ich i likwidowały. Za koniec zbrojnego oporu uważany jest 21 października 1963 roku, dzień, w którym w Majdanie Kozic Górnych w gminie Piaski zastrzelony został sierżant Józef Franczak Lalek, uczestnik wojny obronnej Polski w 1939 roku, później walczący w strukturach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Brał udział w kilku zamachach na tzw. utrwalaczy władzy ludowej, milicjantów i żołnierzy formacji bezpieczeństwa. Kilka razy był ranny, a raz aresztowany po obławie w czerwcu 1946 roku. W trakcie przewozu do Lublina grupie pojmanych żołnierzy w dramatycznych okolicznościach udało się z konwoju uciec. Po nieudanej akcji 10 lutego 1953 roku, w której w starciu z milicjantami zginął jego ostatni dowódca Stanisław Kuchcewicz, Lalek przez następne 10 lat ukrywał się. W 1956 roku zastanawiał się, czy nie skorzystać z kolejnej amnestii. Po naradzie z adwokatem uznał jednak, że dostanie wyrok nie mniejszy niż 15 lat i nie zdecydował się ujawnić. Lalek nie zaszył się w lesie, nie siedział w bunkrze. Ostrożnie, ale w miarę swobodnie poruszał się po rozległym obszarze, na którym był powszechnie znany. Dopiero w kwietniu 1963 roku SB udało się zwerbować agenta z najbliższego otoczenia Lalka. Był nim kuzyn narzeczonej Józefa Franczaka i matki jego syna Marka, Danuty Mazur. Józef i Danuta nie mogli wziąć ślubu, bo księża obawiali się prowokacji UB lub zemsty bezpieki. 21 października 1963 roku prawie 40 funkcjonariuszy SB i ZOMO okrążyło zabudowanie pod Piaskami, w którym się znajdował Lalek. Choć udało mu się wycofać na 300 metrów od swojej kryjówki, podczas wymiany strzałów został śmiertelnie ranny i po kilku minutach zmarł. Był ostatnim poległym w boju partyzantem podziemia Poakowskiego na terenie Polski. Ciało Lalka, pozbawione głowy, zostało pogrzebane w bezimiennym grobie obok grobów innych zamordowanych przez UB żołnierzy podziemia niepodległościowego. Dopiero po 20 latach rodzinie udało się odnaleźć grób i pochować szczątki Lalka w rodzinnej mogile w Piaskach.
W maju 2007 roku na cmentarzu odsłonięty został pomnik dla uczczenia jego pamięci. W marcu 2008 roku prezydent Lech Kaczyński nadał Józefowi Franczakowi pośmiertnie Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Wysokie odznaczenie odebrał syn lalka Marek Franczak. W 2014 roku, w 51. rocznicę śmierci ostatniego partyzanta, pod jego pomnikiem miała miejsce uroczystość. W listopadzie 2014 roku w Lublinie odsłonięto tablicę z nazwą ulicy Józefa Franczaka – Lalka. Rodzina Lalka czekała na jego godny pochówek 52 lata. Po odnalezieniu czaszki bohatera 26 marca 2015 roku podczas pochowania jej w rodzinnym grobie po 52 latach od śmierci ostatniego żołnierza wyklętego żegnały tłumy. 1 marca ubiegłego roku w Krakowie w Parku Jordana odsłonięto popiersia niezłomnych bohaterów majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora i sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Oto fragment felietonu telewizji Trwam z uroczystości, w której uczestniczył także syn Józefa Franczaka, Marek. Dla pana Marka Franczaka, syna legendarnego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Laluś, dzisiejsza uroczystość to ogromny zaszczyt. Jestem głęboko wzruszony. W najpierwszych moich marzeniach, tak, nie myślałem o tym, że nawet w Krakowie będzie pomnik mojego ojca tutaj w Alei Zasłużonych. No jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Pomniki Zapory i Lalusia stanęły w Galerii Wielkich Polaków XX wieku w Parku Jordana, wśród popiersi innych żołnierzy niezłomnych. Wkrótce po uroczystości w Krakowie na zaproszenie prezesa okręgu Montreal KPK, profesora Adama Skorka, pan Marek Franczak wraz z żoną przybył do Kanady. Skorzystaliśmy z pobytu państwa Franczaków w Toronto, gdzie w domu SPK wzięli oni udział w spotkaniu zorganizowanym ku pamięci Józefa Franczaka Lalka przez Konsulat Generalny RP oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej i zarejestrowaliśmy wywiad z synem ostatniego partyzanta bohatera. Z panem Markiem Franczakiem rozmawia Anna Łabieniec. Witam Państwa bardzo serdecznie z Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej. Mam przyjemność rozmawiać z panem Markiem Franczakiem, syna Józefa Franczaka, żołnierza zbrojnego podziemia, żołnierza wyklętego, niezłomnego. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać nie tyle może o pana ojcu, bo o żołnierzach wyklętych mówi się w tej chwili coraz więcej faktów wychodzi na światło dzienne, ale bardzo mało wiemy, jak ich życie, ten sposób życia, który wybrali, odbił się na ich rodzinie, na ich bliskich, na ich dzieciach. Tak, no, żyje nas, aktywnych członków takiego stowarzyszenia założyliśmy, jest nas 28 osób w chwili obecnej. I to wszystkie życiorysy są do siebie podobne. Każdy odczuł to traumę związane z tym, z ojcem czy z mamą. No każdy miał w rodzinie tę tragedię, że czym zginęła mama czy ojciec. Także jesteśmy złączeni jak gdyby to wspólną historią. Pana ojciec Józef Franczak jako ostatni z żołnierzy wyklętych został zamordowany przez UB. To było już w 1963 roku. Ile pan miał wtedy lat i czy pan w ogóle miał okazję widzieć swojego ojca, bo jak wiemy ukrywał się? Tak, miałem wtedy w październiku 1963 roku miałem 5 lat. Nie dane mi było poznać ojca. No wiadomo, dziecko mogło wśród rówieśników wygadać się o tym od innych. Natomiast mam taką scenę przed oczami, gdzie nie wiem, czy miałem 4, czy to już w 5 roku. Mieliśmy zboże przy lesie i pojechaliśmy z dziadziem, z mamą w to pole i z kupki zboża wychodzi mężczyzna. Mam taki zamglony obraz tego. Dopiero po śmierci ojca mama powiedziała, że to był twój tato, którego raz tylko dane mi było zobaczyć w takich okolicznościach. Oficjalnie nazwisko ojca przybrał pan dopiero w latach 90. Co się działo w pana w życiu właśnie od tego 1963 roku, kiedy ojciec został zamordowany, do lat 90., jeżeli w domu mama nie mogła panu za wiele ojcu powiedzieć? Skąd pan czerpał te informacje? Mama jak gdyby rozwiesiła nade mną taki parasol, gdzie tak systematycznie, powoli, z wiekiem, w miarę dorastania, starałem się wpajać te wiadomości o ojcu, kim był, kim była ta opcja, w której ojciec działał. I kontakty z rodziną ojca, wśród przyjaciół, znajomych ojca,
pozwolili mi na to, żeby czerpać tą wiedzę i wiedzieć, kim naprawdę był ojciec, jakimi zasadami się kierował w swoim życiu i jaki był jego wybór. Trudno było to w tamtym czasie głośno mówić na te tematy, więc w takich prywatnych rozmowach rozmawialiśmy o tym. No wiadomo, jeszcze w tamtym czasie była nagonka, nawet do szkoły średniej nie pozwolono mi pójść w miarę taki w tym kierunku, co chciałem. Chciałem iść do liceum, niestety były naciski takie, że no po prostu nie przyjęli mnie i zmuszony byłem iść do szkoły górniczej. Dla mnie to był szok, no bo człowiek Bogu ducha winien, a zmuszony był nie do takiego wyboru, jakiego się chciało. W jaki sposób działalność pana ojca, poza oczywiście tym faktem oczywistym, że dorastał pan bez taty w domu, bez męskiej ręki, bez jego rady, bez jego pomocy, rzutowała na pana życie i może pana mamy również? Tak. No, to ogromny wpływ to miało na moje wychowanie, bo czasem brakowało tej ojcowskiej ręki. No, jak powiedziałem, te szkoły górnicze z niechęcią, ale musiałem skończyć. Ówczesne władze bardzo mi umilały życie. Milicja, no, kilkakrotnie, może kilkunastokrotnie byłem wzywany na komisariaty, daktyloskopia, posądzany o jakieś włamania, rozruby, nie wiadomo co, no ale nie mieli dowodów, tylko na podstawie tego, że mówili, a ty syn bandyty, to tobie się przypisze wszystko. No niestety nic mi nie mogli udowodnić i jakichś konsekwencji nie poniosłem wtedy. Natomiast cała rodzina była szykanowana. W dalszym ciągu, jak wiadomo, były wtedy te obowiązkowe dostawy, to tam żadnych umorzeń. Mama jeszcze z dziadkiem był po śmierci ojca. Pamiętam, przychodzili smutni panowie, wzywali ich jeszcze w późnych latach, jeszcze 70. Także to był, ciągnęło się za nami to piętno bandyty, a za mną piętno syna bandyty. Jak postawa pana ojca rzutowała na pana wybory w dorosłym życiu? No moje wybory życiowe były związane z tym środowiskiem, bo większość tamtego środowiska to była tak propatriotyczna, pomagali wszyscy ojcu, gdzie niekiedy połowę wsi siedziało za ojca. To w moim przypadku wyborem było to, że ożeniłem się z córką ludzi, którzy też odbywali karę za ojca, teść mój, teściowa, brat teściowej, całe środowisko, tak można powiedzieć, że samo bandyckie środowisko, jak to wtedy nazywali. No niestety, to była miłość, ale może i też droga życiowa, że człowiek wiązał się z takimi ludźmi, których był ten patriotyzm polski. Takim przykładem, może trochę śmiesznym, jest to, że znałem żonę od pierwszej klasy. Jak kiedyś chłopcy, wiadomo, siedzieli chłopiec z chłopcem, nie to co teraz, ale że chłopcy rozrabiali, więc pani nauczycielka posadziła mnie z obecną żoną za karę. No wiadomo, dwa tornistry po środku, Marek z jednej strony na brzeszku, Basia z drugiej. Basia poszła do domu z płaczem i mówi, mamo, ja już do szkoły nie pójdę. A dlaczego ty, dziecko, nie pójdziesz? Bo mnie pani posadziła z tym francakiem. No bo przyszła teściowa, poprosiła pani nie przesadza już Basi z chłopcami, bo ona nie chce chodzić do szkoły. I kiedyś obchodziliśmy 35. rocznicę ślubu. Właśnie teściowa była i ja właśnie mówię do żony, że mówię, jednego dnia nie chciałaś w szkole siedzieć z francakiem, a teraz już 35 lat żyjemy razem. Czy pan pamięta ten moment, kiedy syna bandyty stał się pan synem bohatera narodowego? Kiedy mógł pan oficjalnie pójść na grób ojca, czy kiedy został ojciec odznaczony? Kiedy to było? Tak dumnie głowę mogłem podnieść wtedy, że nie jestem już synem bandyty, tylko jednym z tych ludzi zasłużonych dla Polski. Wtedy właśnie w 2006 roku, gdy pierwszy prezesem IPN-u był profesor Janusz Kurtyka i w Piaskach koło Lublina odbyła się taka uroczysta msza święta poświęcona pamięci właśnie Józefa Franczaka,
gdzie arcybiskup Brzeciński już na podstawie tych dokumentów, które udostępnił IPN, powiedział społeczeństwu, że to fatum zdrajcy, które ciążyło na rodzinie Beciów, że oni sprzedali ojca, że to jest, zdjął to piętno hańby z ich i powiedział wprost, kto był tym zdrajcą i ile pieniędzy za to wziął. Wtedy odczułem taką ulgę i dumnie podniosłem głowę, a już głowę w chmurach miałem wtedy, jak świętej pamięci prezydent Kaczyński na moje ręce udekorował ojca pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. To wtedy naprawdę poczułem naprawdę wartość tego nazwiska Franczak.